Dzień dobry, witam Państwa. Marek Mosio z Dąbrowskiego Hotelu Crystal Park. Dzisiaj gościem wywiadu Powiśla jest poseł na Sejm, członek Solidarnej Polski, były prezydent Tarnowa, Józef Rojek. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, witam, ale Zjednoczona Prawica, Panie redaktorze, to jest najistotniejsze. Zjednoczona Prawica. Za tydzień wybory parlamentarne. Sprawował Pan do tej pory różne funkcje publiczne. Które to Pana już wybory? A, to zależy, wie pan, jakie. Jeśli chodzi o samorząd, to już nawet nie pamiętam, jakie, bo byłem radnym 4 kadencji i w jednej kadencji byłem prezydentem miasta Tarnowa. A jeśli chodzi o parlamentarne wybory, to przystępuję do 4. kadencji. Jako no, ten, który ubiega się o mandat posła. Czyli 3 kadencje mam za sobą. Niepełne, co prawda, jedną, pierwszą od 2005 roku, ale to też duże doświadczenie zdobyłem wtedy, no bo później ten epizod z wyborami samorządowymi i wyborem na prezydenta miasta Tarnowa, które mi się nie udały, no i musiałem poczekać rok czasu, ale zdobyłem też inne doświadczenie, jako że wróciłem do zakładów azotowych jako doradca prezesa. Tam zresztą całe moje życie zawodowe spędziłem od 1972 roku jako specjalista technolog, później generalny projektant w biurze projektów i doradca prezesa zarządu zakładów azotowych. I jestem w tej chwili na urlopie bezpłatnym. No i w tej chwili pracuję w czasie kampanii wyborczej. Myślę, że mieszkańcy Powiśla tutaj widzą moją twarz i znają moją pracę, co prawda. Zacznijmy jeszcze od 2011 roku, wtedy Solidarna Polska powstaje tak naprawdę, odłącza się od Prawa i Sprawiedliwości. I dlaczego ten ruch wtedy był i czy to pan znaczy, w tym momencie panie, nie żałuje tego? Panie redaktorze, ja niczego w życiu nie żałuję, bo to był ruch taki, który spowodował, że inaczej w tej chwili poprzez ten epizod patrzymy na całość. To jest temat zamknięty, że tak powiem, i w tej chwili tworzymy jedną listę Zjednoczonej Prawicy, gdzie partią wiodącą jest Prawo i Sprawiedliwość, wchodzą jeszcze inne, Polska Razem, Solidarna Polska i Prawica Rzeczypospolitej. I to jest całość. I myślę, że ta właśnie całość powoduje, że mamy akurat takie sondaże i sądzę, że aktywność polityków wszystkich razem no, stwarza nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej, jeśli chodzi o arytmetyczną liczbę w Sejmie, a o przyszłość Polski, no to w tej chwili już myślę, jesteśmy w takiej sytuacji, że już gorzej chyba być nie może i już ludzie są zniecierpliwieni tym wszystkim. Co prawda oczywiście, no coś się w Polsce robi, bo to widać, ale pewne rzeczy naprawdę poszły w złym kierunku i myślę, że właśnie Zjednoczona Prawica jest w stanie naprawić to, co zostało zepsute, a tych spraw jest wiele. Właśnie wspomniał Pan o sondażach. Bronisław Komorowski przed wyborami też miał dobre sondaże. Czy nie obawia się Pan tego, że sondaże mnie po raz kolejny się skompromitują i nie przewidzą tego? Nie, no ale Panie redaktorze, co Pan ma na myśli? Myśli Pan, że wynik sondażowy tej Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości listy, to jest jakoś wynik pompowany? Ja widzę, że pompowane są inne tam komitety wyborcze w tej chwili. I ja sądzę, że wynik sondażowy Prawa i Sprawiedliwości jest raczej zaniżony i to dość poważnie. Ja myślę, że jeżdżąc oczywiście po okręgu numer 15, bo ja dużo podróżuję, zresztą przez całą kadencję i rozmawiam z ludźmi, więc myślę, że atmosfera i determinacja ludzi jest taka, że ludzie będą głosować właśnie na Zjednoczoną Prawicę. Ja, po wygranych wyborach mają Państwo większość. Pierwsze działania nowego rządu, jak Pan widzi to, co należy w Polsce zmienić na samym początku? Panie redaktorze, ja uważam tak, że najpierw trzeba wygrać wybory. Bo to my tu możemy sobie też różne rzeczy mówić, opowiadać, przypuszczać z nadziejami i tak dalej. Tak jak sondaże. Zresztą widzimy, że co dzień albo co drugi dzień są różne sondaże, przynajmniej z 5 i one co drugi dzień się tak diametralnie różnią, że aż się niektórzy pytają. Panie pośle, to co to jest z tymi sondażami? W jeden dzień tak, w inny dzień tak. No tak jest, to jest, zależy od sposobu
sposobu przeprowadzania tego od merytorycznej strony pytania, jak ono jest sformułowane, jaka jest grupa ludzi, jeśli chodzi o sądowanie i wyniki są takie, a nie inne. Ja myślę, że musimy tutaj się zatrzymać, wygrać wybory, a sądzę, że Zjednoczona Prawica jest przygotowana do tego, aby bardzo szybko sformułować rząd i bardzo szybko wziąć się do roboty. W takim razie ja już nie pytam o koalicję przyszłe, chodzę do bardziej programowych spraw. No bo ja panu nie powiem, jeśli chodzi o koalicję, to nie ja o tym decyduję. Tak. Ja mogę co najwyżej być brany pod uwagę, jeżeli dostanę się do Sejmu. O co, szanowni państwo, proszę, Powiśle Dąbrowskie. Solidarna Polska, którą pan reprezentuje w tej koalicji Zjednoczonej Prawicy, odwołuje się do solidaryzmu gospodarczego. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało 15% podatek CIT dla przedsiębiorców i to jest de facto działanie liberalne. Jak państwo na takie kwestie patrzą? Panie redaktorze, liberalne czy nieliberalne? Wysokie podatki niestety nie stwarzają atmosfery do rozwoju gospodarczego. To pokazała historia gospodarcza Europy i państw w świecie, które już przetestowały to. Raczej obniżone podatki, ale jest jakiś poziom, gdzie te podatki muszą wpływać, żeby budżet państwa był zapełniony i żeby można było też realizować wydatki, no bo z tego się bierze całość i to, co się w państwie dzieje, co widać. Więc myślę, że jeżeli podatki będą obniżone do jakiegoś takiego poziomu, nazwijmy to bezpiecznego, i pracodawcy będą odciążeni od kosztów pracy, bo one są w tej chwili jednoznacznie za wysokie. To nie ma o czym mówić. Zresztą pan jest za młody, ale ja pamiętam lata 80., 90., kiedy na chodnikach w Tarnowie wystawiali te przysłowiowe łóżeczka i handlowali różnymi rzeczami. To jeszcze było za tak zwanego, a nie za tak zwanego, tylko za pana ministra Wilczka. I wtedy to wszystko się rozruszało i to była nadzieja i myśleliśmy, że naprawdę w Polsce bardzo szybko dojdziemy do takiego poziomu, o którym mówił przywódca Solidarności na Wybrzeżu, Lech Wałęsa. Będziemy drugą Japonią. Za 10 lat, ho, ho, co tu u nas będzie? A to wszystko zostało trochę tak przemielone i ograniczone tymi właśnie kosztami pracy i niestety, ale podatki muszą być obniżone do takiego poziomu, o jakim mówię. Czyli generalnie obniżka kosztów pracy. Obniżka kosztów pracy. To musi zadziałać, żeby i powiedzmy ta czarna strefa, która funkcjonuje w Polsce, żeby ona się zmniejszyła, skurczyła, a więcej pieniędzy wpływało do budżetu, do tego wspólnego naszego, powiedzmy, worka czy szuflady. O. Przez ostatnie lata jest pan posłem, jak pan już wspomniał, bywa pan na Powiślu Dąbrowskim. Chciałbym zapytać, czym zasłużył sobie pan na głosy mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego? Panie redaktorze, ja tutaj naprawdę nie chcę się chwalić, bo akurat jestem osobą, która nie chce się chwalić, ale ilość moich wystąpień w Sejmie, 600 chyba na mównicy w ciągu 4 lat, ilość złożonych moich zapytań, interpelacji, ja w każdej debacie biorę udział, a jeżeli jest mowa o południu Polski, o rozwoju rolnictwa, o rozwoju przemysłu, to zawsze biorę udział, zresztą pracuję w Komisji Skarbu Państwa. Podstawowa rzecz, bo pewne rzeczy natury rozwojowej należą do samorządu, pewne rzeczy do sfery rządowej i ja tu nie chcę wkraczać w sferę samorządową, bo jeżeli samorządowcy będą mieć z budżetu państwa odpowiedni poziom dofinansowania na zlecone zadania i będą mieć uzbrojoną infrastrukturę, czyli drogi, to samorządowcy sobie poradzą. Ważną rzeczą jest w tym, powiedzmy, tunelu i połączeniu północ-południe droga 73. Od Wisły, bo do Wisły ona już jest zmodernizowana w trybie szybkim, w tej kadencji właśnie 2005-2007 to nastąpiło, później zahamowanie. Ja w każdej kadencji
pytam się i wnioskuję we wniosku o to, aby środki skierować na modernizację tej drogi numer 73, bo od Wisły, ona tutaj na południe, to jest taką drogą, jaką mają rolnicy niemieccy, a byłem 6 razy, jak mi było ciężko w Niemczech popracować, to widziałem, jak to jest. To nie może być, żeby taka droga wąska, niebezpieczna była do tego czasu. I obwodnica tej Dąbrowy Tarnowskiej, no też nie ja decydowałem, ale ja się o to upominałem. Ważną rzeczą jest to połączenie kolejowe, które jest już prawie zlikwidowane między Tarnowem a Szczucinem. No, uważa pan, że potrzeba jest powrotu do tej... Ja uważam, że tak. Ja się pytałem pana ministra i pana wiceministra, który odpowiada za kolej, czy akurat ta rzecz, ten odcinek jest uwzględniony w strategii też tego tunelu północ-południe, bo przecież jeżeli by tę kolej od Tarnowa do Buska przedłużyć, ten odcinek to jest najprościejsza droga na Muszynę i na południe tam do Włoch. To jest, uważam, że najbardziej racjonalne połączenie. I ja o to w każdej kadencji, można powiedzieć w każdym roku kadencji upominam się. Zresztą to można sprawdzić. Jesteśmy przy tematach Powiśla Dąbrowskiego. Ale, panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz. Przecież wiadomo, że Powiśle Dąbrowskie też jest tutaj w jakiś sposób zagrożone tymi powodziami. No, sprawa obwałowania rzek. Sprawa prosta, być może nawet można powiedzieć banalna, żeby odszkodowania, które po już zejściu tej wody, a tutaj te wszystkie wody z gór szybciutko tutaj spływają na Powiśle, wypełniają całą przestrzeń, zalewają gospodarstwa, są straty, więc ja już ile się nachodziłem do Ministerstwa Rolnictwa, żeby szybciutko skierować środki tutaj do Agencji Rozwoju i żeby wypłacić ludziom, no bo ludzie w takich sytuacjach są bezradni, bo trzeba wszystko kupić, później odbudować, na to potrzeba pieniędzy. To ja o to zabiegałem. I ja myślę, że co niektórzy, no bo wszystkim nie rozgłaszałem wszem i wobec, tak? Ale są osoby tutaj na Powiślu, które też do mnie się zwracały o to i ja to realizowałem. Młodzi ludzie, tutaj na Powiślu Dąbrowskim znamy problem młodych ludzi, jest to emigracja, jest to szukanie, uporczywe szukanie pracy. Jak tak. Pan widzi tę kwestię, jak to zmieni? Podstawowa rzecz w naszym programie, reindustrializacja państwa, czyli odbudowa przemysłu. Ja patrzę tutaj na państwa, na pani oczy, po drugiej stronie coś, i na pana, bo państwo jesteście młodymi ludźmi. I ja jak dzisiaj widzę takie osoby, to cieszę się, no, że jeszcze nie wyjechały tam. No bo jest taka sytuacja. Tutaj w Polsce my niestety z turystyki samej żyć nie będziemy. Tu musi być u nas produkcja. Nie składanie z jakichś elementów, które tam przywożą nas do Polski, to też jest potrzebne oczywiście, bo tak państwa niektóre żyją. Ale przede wszystkim produkcja i to produkcja górnej półki. Nie jakieś badziewia, tylko rzeczy, które można, że tak powiem, powiedzieć innowacyjność, nowe, nowoczesność. To myślę, że tak jak w okresie międzywojennym centralny okręg przemysłowy tutaj był u nas na południu rozbudowany, to mówię o tu zakładach azotowych, przecież ja jestem pracownikiem tych zakładów i choć one w tej chwili w jakiś sposób tam no, mają się, ale ja pamiętam, kiedy w tych zakładach pracowało 15 tysięcy ludzi, a teraz pracuje 2 tysiące ludzi plus spółki, to około 4 tysięcy. Natomiast oczekuję, kiedy tutaj, choć w tej chwili są dwie inwestycje takie większe na tych zakładach, rzędu gdzieś 0,5 miliarda złotych, no jest, są środki przeznaczone w perspektywie 5 lat, ale myślę, że musimy zadbać o to, jako przyszli posłowie, ja nie wiem, czy akurat będę, ale jeżeli będę, to o to trzeba dbać, żeby już nie zamykano zakładów pracy, które funkcjonują, tylko aby się one rozwijały i mogły przyjmować ludzi do pracy. To się z tym też wiąże edukacja. Edukacja, bo tutaj trzeba też przygotować i musimy wrócić do zasadniczych szkół, do rzemieślniczych szkół, do techników, gdzie są przygotowywani fachowcy do zakładu, bo dzisiaj niektórzy
właściciele różnych zakładów no, oczekują, tylko że nie ma ludzi przygotowanych, bo niestety wszyscy nie możemy być marketing i zarządzanie albo prawo, no i to też wszystko już jest za dużo. To trzeba właśnie wyważyć i właśnie sztuka jest w tym, żeby umiejętnie gospodarzyć od tego poziomu na samej górze. Dziękuję Państwu. O, tak szybko to... za rozmowę. No dziękuję bardzo. Gościem naszego Powiśla był poseł Józef Rojek, poseł Zjednoczonej Prawicy. Tak, Państwa... dziękuję bardzo za to spotkanie miłe i szanowni Państwo, no bardzo proszę o Państwa głosy. Dziękuję bardzo z góry. Ja Państwa żegnam z dąbrowskiego hotelu Crystal Park i zapraszam do oglądania naszych kolejnych wywiadów. Do następnego spotkania, jak tu Pan zaznaczył.